Polskie Radio Orzysz. Witam serdecznie naszych stałych słuchaczy Radia Orzysz. Witam tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy. I bardzo, bardzo ciepło witam naszych gości, nasze dwie piękne gościówy, można powiedzieć. Witam panią Dorotę Czarzastą-Wardyn. Dzień dobry. I panią Monikę Łukaszewicz. Dzień dobry. Panie są związane z bardzo innowacyjnym, ciekawym projektem, który służy młodzieży, który służy rozwojowi i nie tylko młodzieży, jak się dowiedziałam w rozmowie przed wywiadem. Jest to projekt FOLM, czyli From Outdoors to Labor Market. Czyli z natury do rynku pracy. Z natury do rynku pracy, ale nie bez powodu ma on tą angielską nazwę i to wszystko angielskie na zapleczu, nawet jak szukałam informacji na temat tego projektu, to większość informacji łatwiej było znaleźć te anglojęzyczne. A dlaczego tak jest? Dlatego, że cały projekt realizowany jest w kilku lokalizacjach, czyli realizowany jest w Irlandii, w Hiszpanii, w Kantabrii dokładnie i w Szkocji. A wdrażamy tak naprawdę szkocki model edukacji, animacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, który w Szkocji przez Uniwersytet Edynburski został opracowany ponad 25 lat temu i funkcjonuje w tamtejszym systemie pracy, w tamtejszym systemie rynku pracy, rynku edukacyjnego. Jest skierowany do osób od 15 do 64 roku życia. Dla takich osób, które są, nazwijmy to tak, w momencie przełomowym, czyli chcą przemyśleć, co chcą zrobić dalej w swoim życiu. Często to jest skończenie, akurat w Szkocji, tak, gimnazjum. Potem mamy szkołę średnią, potem mamy studia bądź pierwsze porażki w pracy, potem mamy wypalenia zawodowe, potem mamy zmianę pracy, odejście dzieci z domu, aż do przejścia na emeryturę. Czyli to jest międzynarodowy projekt. To jak jest rozumiem, Polska, Hiszpania, Irlandia i Szkocja. Cztery państwa. Tak. A kto finansuje ten projekt? Projekt finansowany jest z funduszy norweskich. A czemu Norwegia nie jest w tym projekcie? Dlatego, że Norwedzy przydzielili część pieniędzy, część funduszy, tak jak Unia Europejska, tak, w zamian za dostęp do rynku prac, do rynku w ogóle, do obiegu, do rynku gospodarczego na terenie Unii Europejskiej. Norwegia, Islandia, Liechtenstein, tak, mają specjalny swój fundusz na rozwój zasobów ludzkich między innymi i w ramach tego funduszu my jesteśmy finansowani. I pani Doroto, na czym polega ta wyjątkowość tej waszej metody, bo to jest bardzo ciekawa metoda. Proszę opowiedzieć tak naszym słuchaczom, na czym tak najprościej, jak można to ująć, polega ten projekt. Ja myślę, że czar i magia tego projektu polega na tym, że poprzez zabawę, i to zabawę w naturze, pomagamy odnaleźć siebie samego. Każdemu uczestnikowi, każdej osobie, która do naszego projektu trafia. I choć brzmi to trochę magicznie, trochę nierealnie, to tak naprawdę jest to taki czas, czyli udział w tym projekcie daje nam taki czas na przemyślenie samego siebie, na poznanie siebie bardzo często od nowa, jeszcze raz, ustawienie sobie nowych priorytetów, sprawdzenie tego, co mnie kręci, co mnie bawi, co mnie cieszy. Czyli to jest projekt po siebie. Tak, bardzo mocno. Pani Dorotko, dobrze, a na czym krok po kroku to polega, że co? Młodzież pakuje się w plecaki. Tak, pakuje się w plecaki i też ważne, że jeśli nie ma swoich plecaków, jeśli nie ma swoich butów, jeśli nie ma swojego namiotu, śpiwora, karimaty, latarki, to to wszystko w ramach projektu w Banku Żywności jak najbardziej zapewniamy. A więc pakuje się w plecaki, które może od nas wypożyczyć. Na 7 dni wędruje do lasu, idzie w takich grupach niedużych. Czasami są to grupy 4, 5, 6 osobowe, czasami są to grupy 10, 11 osobowe. Z taką grupą idzie dwójka albo trójka trenerów, a więc jest to dość duża liczba osób opiekujących się, tak, czy właściwie dających wsparcie. Rekwirujemy telefony komórkowe. One idą do depozytu, więc... Okrutni jesteście. Tak. Jesteśmy okrutni. Natomiast okazuje się, że
właśnie ten czas bycia w lesie, zasypiania z dźwiękami natury, budzenia się z dźwiękami natury, tej takiej bliskości wiatru, powietrza, słońca, wilgoci, liści, powoduje, że tak naprawdę ustawiamy sobie te swoje życiowe priorytety od samego początku jeszcze raz, tak? A więc następuje takie bardzo duże przewartościowanie tego, co jest w życiu ważne, istotne, od tego, co jest takim marketingiem cywilizacyjnym. I tak naprawdę, jeśli mamy czas na to, żeby sobie te priorytety poprzestawiać, to też wracając potem do rzeczywistości, czyli wracając po tym tygodniu do domu, co jest trudnym też momentem, podejmujemy trochę bardziej świadome decyzje, dużo bardziej świadome decyzje o tym, co chcemy zrobić w swoim życiu. Oczywiście po powrocie z lasu każdy z naszych uczestników może jeszcze liczyć na wsparcie, czyli na coaching grupowy, może liczyć na mentoring indywidualny, czyli na takie zainteresowanie się i wsparcie jeszcze przez co najmniej pół roku w takim procesie kontynuacji, tak? A więc okej, wyszedłeś czy wyszłaś do lasu, postawiłaś sobie sama swoje własne cele, swoje własne założenia, wiesz, jak chcesz przeorganizować swoje życie, to my jeszcze przez te co najmniej pół roku, bo mieliśmy takie osoby, które i rok czasu korzystały z coachingu, możesz mieć cały czas wsparcie i to wsparcie bardzo mocne, merytoryczne, tak? W zależności od tego, czego potrzebujesz i czego twoje plany dotyczą. Świetnie. I czyli tak, spakował się ten nasz delikwent w plecak. Mówi pani, że można liczyć na wasze namioty, tak? Na wasze śpiwory. Podobno wiem, że nawet na buty. Tak, jak najbardziej. Czyli można nie mieć tego wszystkiego i być w to zaopatrzonym. No i wiemy tak, że jest dwóch trenerów na grupę 5-6-osobową, tak jak pani mówiła. No i co? I co się dzieje dalej? Ale to ja myślę, żeby Monika. Monika jest, tak to powiem państwu tutaj gwoli wprowadzenia, jest uczestniczką byłą tego projektu. W jakich latach, Moniko? Wyszłam we wrześniu, koniec września tamtego roku. Zeszłego roku. No to opowiadaj, co wy tam w tym lesie robiliście? I to chyba trudno. Trudno jednym zdaniem to zamknąć. Trudno, ale każdy ma swój namiocik, czy tak, byliście? Tworzymy swój własny obóz w każdym miejscu, do którego idziemy. Rozbijamy namioty. Czyli to jest wędrówka. To nie jest, że rozbijacie obóz, tylko wędrujecie z tymi namiotami. Tak, są trzy obozy. Do pierwszego dojeżdżamy, żeby zapoznać się z miejscem, rozstawiamy obóz. Spędzamy w nim dwa dni, pakujemy się i idziemy do następnego. I w każdym obozie są jakieś inne zajęcia. Dużo jest zajęć grupowych, w których poznajemy siebie, poznajemy innych, uczymy się pracować w grupie. Są jedynki z trenerami, gdzie możemy powiedzieć o swoich problemach, o tym, co nas boli, co nas cieszy. No, tak o wszystkim, jak z dobrym przyjacielem. Czyli z tych dwóch trenerów, o których pani Dorota wspominała, możecie sobie wybrać tego, który bardziej pasuje tak osobowościowo? Czy jest jeden psycholog, a inny ktoś od survivalu? To raczej dobieramy już na poziomie rekrutacji, czyli w momencie, kiedy nam się zgłaszają osoby, z każdą osobą przeprowadzamy taki krótki wywiad, tak? A więc z jednej strony pytamy się o takie rzeczy bardzo, bym powiedziała, podstawowe, czyli o dietę, czy tutaj są jakieś wymagania, czy ich nie ma. Pytamy się o plany, o założenia, co daną osobę w ogóle zachęciło do tego, żeby do tego projektu przystąpić. Jeśli ktoś ma jakieś problemy zdrowotne albo cierpi na jakieś przewlekłe choroby czy alergie, tak, no to jest też taki czas, kiedy robimy wywiad. I na podstawie tego wywiadu my ustalamy grupę trenerską, która wychodzi. I tutaj trenerzy też, mając taką krótką informację o uczestnikach, to raczej oni podejmują decyzję, którego uczestnika biorą na tak zwane jedynki, a więc na pracę indywidualną. A jakie to są najczęściej motywacje? Dlaczego na przykład ty, Moniko, zdecydowałaś się na udział w tym projekcie? Co tobą kierowało? Dlaczego?
Chęć poznania siebie, otwarcie się na ludzi, bo byłam bardzo zamkniętą osobą. Las dużo zmienił, dużo mi pomógł w tym. Samo to, że to było dla mnie nowe miejsce, nieznani ludzie, dla których powierzyłam tak naprawdę swoje życie, bo nie mając kontaktu ze światem, z rodziną, jestem tylko z nimi, jestem zdana na nich i na siebie. Także tak, to dużo mnie nauczyło. Jak popatrzymy na motywację, bo to jest też tak, że robiąc rekrutację, my się zawsze pytamy, tak, co spowodowało, czyli proszę, wróć do momentu, kiedy podjąłeś, czy kiedy podjęłaś decyzję, że chcesz wyjść na wyprawę. Więc nasz uczestnik w ramach takiej ankiety, którą też z nimi robimy przed, po w różnych momentach realizacji projektu, też pytamy się o tą motywację. Z jednej strony myślę, że taką rzeczą, która się dość często pojawia, no to chęć w ogóle sprawdzenia siebie, zobaczenia, jak zafunkcjonuje w warunkach, które są zgoła inne od tych, które znam. Chęć sprawdzenia tego, jak radzę sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych, jak jestem w związku z tym przygotowana czy przygotowany do rozwiązywania problemów, które mogą mi się pojawić w życiu. Pojawiają się też takie motywacje związane z chęcią znalezienia, zbudowania dobrych relacji z innymi ludźmi, nauczenia się budowania relacji z innymi ludźmi, więc zdobycie takich kompetencji społecznych, pracy zespołowej, poznania siebie, przeżycia przygody. To są te motywacje, które występują bardzo często, ale także pojawiają się nam motywacje terapeutyczne. Czyli jeśli trafiają do nas osoby, które gdzieś mają trochę obniżony poziom samopoczucia, gdzieś są w stanach depresyjnych i chciałyby, czy ich psycholodzy, czy pedagodzy, czy pediatrzy, nie pediatrzy, przepraszam, a... Nie psycholog, ale ta druga psychiatra. Osoba. Psychiatra. O, właśnie, uciekło mi słowo, przepraszam. Jeśli wplatają, tak, czyli mówią, że taka wyprawa byłaby dobrą terapią i wsparciem tej terapii, czy farmakologicznej, czy terapii psychologicznej, no to są też te momenty, z których mamy dość dużo uczestników, tak, czyli to jest też to źródło, z którego warto korzystać. Bardzo ciekawe i bardzo niejasny jest ten termin poznawanie siebie, czy poszukiwanie siebie, prawda? Jaki to jest wielki konstrukt? Co tam się może kryć głównie? Czyli młodzi ludzie mogą nie wiedzieć na przykład, co by chcieli robić, tak? To jest często pewnie. Jakie mają talenty? Tego nie są w stanie sami namierzyć? Tak, i to są takie myśli, z którymi wychodzą. Czyli idąc do lasu, bardzo często sobie myślą, że okej, nauczę się, zobaczę, jak reaguję, jak funkcjonuje w zespole, przezwyciężę swoje lęki związane z pracą zespołową, być może ułożę sobie swój biznesplan, który już mam w głowie, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że nasze projekty są dla osób do 30 roku życia, a więc to są już czasami też osoby, które są po rozwodach albo mają dzieci, tak? No to nie zawsze są to uczniowie szkół średnich. Czasami są to osoby, które już pierwsze kroki w dorosłość postawiły. Natomiast wydaje mi się, że pójście do lasu pokazuje, że tak naprawdę dzieje się dużo więcej i w zupełnie innym obszarze. Dlatego, że tu musimy pamiętać o tym, że ta wyprawa do lasu, ta bliskość natury, brak cywilizacji, czyli brak prysznica, brak kuchni, tak? Takiej elektrycznego czajnika. To wszystko powoduje, że zaczynamy ustawiać priorytety zupełnie inaczej. Ale też bardzo szybko widzimy różnicę, czyli bardzo szybko widzimy, jeśli czegoś nie zrobimy, tak? Pracując w zespole. Okazuje się, że trochę bardziej wracamy do naszych instynktów przetrwania, te, które są na samym początku, a więc zapewnienia sobie schronienia i napełnienia brzucha. Także to są te rzeczy, które są naprawdę ważne i że dużo łatwiej jest nam zapewnić sobie schronienie,
zapełnić brzuch wtedy, kiedy pracujemy w zespole, kiedy podzielimy się pracą. I tak naprawdę dopiero wtedy jesteśmy w stanie myśleć o sobie, rozważać i tak na spokojnie przyjrzeć się swojemu życiu i zobaczyć, co było dla nas do tej pory istotne, a co istotne tak naprawdę nie jest dla nas, jako dla człowieka, jako dla osoby fizyczno-duchowej, tak to nazwijmy. Czyli tak jak u Maslowa, wyjście od bezpieczeństwa, od tego wspólnego. Tak. Ciekawe ten powrót do tych pierwotnych instynktów, tak, bo ta nasza natura troszkę też jest wyparta taka przez tą cywilizację. I myślę, pani Dorotko, że, a to może Monika odpowie na to pytanie, czy po takim powrocie z lasu bardziej doceniłaś to wszystko, co faktycznie masz na co dzień? Tak. Dużo się zmieniło. Dużo inne myślenie po prostu się włącza po wyjściu z lasu. Docenia się takie rzeczy, na które się nie zwracało uwagi do tej pory. Na te takie małe, że ktoś ci powie dzień dobry, czy ktoś się do ciebie uśmiechnie. Na to się teraz też zwraca uwagę. Po prostu świat się inaczej odbiera. Że masz ciepły dom, że masz kołderkę, tak, że masz dach nad głową, że otwierasz lodówkę i masz... I jest tak, że sobie wstawię, zrobię, ugotuję, a tam na ogniu trzeba najpierw ten ogień rozpalić, trzeba nazbierać drzewa. I tak, to jest cały proces w tym zachodzi też. I trzeba czekać. Trzeba czekać, ale fakt faktem jedzenie z ognia, tak jak samemu się ugotuje na ognisku, po prostu smaknie do opisania. Czyli troszeczkę można powiedzieć, że się odpala taka pokora i wdzięczność. Tak. I zauważa się tych ludzi wokół, których się zawsze miało, ale może się z różnych powodów ich nie widziało, nie doceniało. Tak, zwraca się na nich inną uwagę niż do tej pory. Mm-hmm. Czyli troszeczkę sposób patrzenia się zmienia na rzeczywistość. A pani Doroto, a jakie są efekty tego projektu? Bo wychodzicie, młodzież wychodzi na ile? Na 7 dni czy 5? 7 dni. Na pewno pani prowadzi badania, na pewno prowadzicie jako Bank Żywności, tak? Bo, To nie tylko jako Bank Żywności, ale jako całe konsorcjum. Dlatego, że te wyprawy także są organizowane w Kantabrii, w Hiszpanii i w Irlandii. W związku z tym też porównujemy, jak ten model szkocki przekształcić i dopasować do systemu kulturalnego, naturalnego, który występuje na terenie całej Unii Europejskiej. Bo też trzeba pamiętać o tym, że nasz projekt jest objęty patronatem Parlamentu Europejskiego. I jeśli wykażemy, tak, jeśli się okaże, że naprawdę jest to system skuteczny i że można go ze Szkocji przetransportować, tak to nazwijmy, na inne kraje Unii Europejskiej, to będzie jednym z projektów takich, czy jednym ze sposobów edukacji dedykowanych dla wszystkich urzędów pracy, czy jednostek podobnych do urzędów pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Także te badania są jak najbardziej robione. W tej chwili, jeśli mówimy o Polsce, to mówimy o tym, że blisko 120 osób wzięło już w projekcie udział w ciągu roku jego funkcjonowania. 120? 120 osób. W Polsce, tak? W Polsce. W Polsce jeszcze powiedzmy sobie, w których to rejonach Polski się odbywa? Na razie do tej pory mieliśmy osoby przede wszystkim z Warmii i Mazur. W tej chwili, w tym roku otwieramy się też na województwo podlaskie i mazowieckie. Czyli te trzy województwa, ale bez Warszawy, co jest tutaj bardzo istotne, tak? A więc skupiamy się na tych mniej zamożnych terenach Mazowsza. I coś, jeśli mówimy o efekcie, jeśli popatrzymy sobie na osoby, które już ukończyły projekt i minęło co najmniej pół roku, tak? Co najmniej pół roku, no to takich osób mamy prawie 50 kilka. To tak naprawdę pojedyncze osoby, to są takie pojedyncze sztuki, tak, osób, które niedużo w swoim życiu zmieniły. Po pierwszych wyprawach w ogóle była taka sytuacja, że spora część osób już nie chciała, czy nie miała takiej konieczności korzystania z mentoringu bądź z coachingu, dlatego że podczas samej wyprawy przemyśleli, poukładali sobie na tyle swoje plany, że one w zupełności wystarczyły, bo o tym też trzeba pamiętać, że ten projekt na tyle różni się od innych, że jeśli chcesz korzystać z coachingu grupowego, to możesz. Jeśli chcesz korzystać z mentoringu indywidualnego, to także możesz. Natomiast tu nie ma przymusu, tak? Taką rzeczą, która jest istotna, no to istotne jest
udział w wyprawie do lasu. Też myślę, że rzeczą ważną, która jest, to to, że podczas tej wyprawy, czyli jeśli mówimy o konstrukcie takim merytorycznym, o umiejętnościach, na które trochę jednak kładziemy nacisk, które chcemy, aby uczestnicy naszych wypraw zdobyli, to w dużej mierze kładziemy nacisk na zdobycie takich umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. A więc tutaj współpracujemy z przedsiębiorcami, między innymi z Rotary Olsztyn, Rotary Warmia i Mazury. I zbieramy tak naprawdę potrzeby pracodawców, naszych pracodawców tutaj, tak, też lokalnych. Pytamy się, jakie mają problemy, czy jakie kłopoty widzą u siebie w swoich zakładach pracy. I tutaj bardzo często okazuje się, że wcale nie te rzeczy merytoryczne są kłopotem, ale właśnie umiejętność pracy w zespole, ale właśnie budowanie współzależności, odpowiedzialności za siebie, odpowiedzialności na stanowiskach pracy, umiejętności przekazywania informacji, ale też umiejętności diagnozowania tego, czego ja jako pracownik, bądź ja jako osoba potrzebuję, co jest dla mnie dobre, co bym chciała zmienić, i nabycie takiej odwagi i umiejętności w ogóle patrzenia na siebie, nie? Tego, czego ja chcę i jak to mogę wpleść w zespół. Czyli z jednej strony dbamy, tak, o to, aby to, co robimy w lesie, pomogło, poukładało w głowie uczestnikom, a z drugiej strony bardzo pilnujemy, aby to, co znowu robimy w lesie, ale też robimy po wyjściu, pomogło w znalezieniu dobrej pracy czy odpowiedniej pracy i pomogło w dobrym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej czy w ułożeniu sobie życia, bo to różnie wygląda. A zdarza się często, że na przykład uczestnik wyobraża sobie siebie jako, powiedzmy, nie wiem, świetną księgową, a okazuje się, że jego predyspozycje osobowościowe są zupełnie inne i że odwracacie tym ludziom w ogóle ich spojrzenie na siebie. Nie my odwracamy. Od tego, to jest bardzo ważne. My towarzyszymy w podejmowaniu decyzji. I myślę, że to jest w ogóle bardzo kluczowe, to jest kluczowa różnica. I podczas wypraw, i podczas już pracy mentoringowej, coachingowej, my towarzyszymy w podejmowaniu decyzji. Decyzję podejmuje osoba, która w tym projekcie uczestniczy. Jeśli dojdzie do wniosku, przetestuje, sprawdzi, że faktycznie, kurczę, nie mam jednak tych umiejętności księgowych, takich, nie wiem, matematyczno-analitycznych, a dużo lepiej sprawdzam się w działaniach pedagogicznych, no to okej, tak? To co mogę z tym zrobić dalej? Jeśli zadaję pytanie, co mogę z tym zrobić dalej, no to też podpowiadamy, w które drzwi czy w które ścieżki warto uderzyć. Super, czyli jesteście bardziej partnerami w tym procesie. Przede wszystkim partnerami. Mhm. Tutaj nie ma rzeczy narzuconych. A, pomagacie dostrzec po prostu takie aspekty, które gdzieś tam uciekły uczestnikom. A nie macie, dziewczyny, wrażenia, że to jest po prostu, no, tak jak jeszcze jakiś czas temu, harcerstwo zwykłe. Kiedyś po prostu nasza młodzież jeździła na takie obozy. To było praktycznie co roku. Potem to zanikło i teraz FOLM jakby jest troszeczkę, można powiedzieć, prawda, reaktywowaniem, powrotem do tej idei harcerskiej. Jak czujesz? Może poniekąd tak, ale myślę, że też nie do końca, bo to się też jakoś później rozbiega w pewnym momencie. Harcerski plus ta opieka, bardzo fajna sprawa, to jest ta opieka tego mentora, tego psychologa, tego coacha, który jest na każde wyzwanie, można powiedzieć, tak obok. Tego nie ma w harcerstwie może, tak? Nie ma tego w harcerstwie i też chyba różnica jest jeszcze, ja sobie myślę, że harcerstwo ma się dobrze, bo ja też swoje dzieci jeszcze nadal na obozy posyłam, znaczy to są obozy pełne dzieciaków. Natomiast myślę, że harcerstwo pokazuje też, jak znaleźć się w pewnej strukturze, tak? Bo tam zdobywamy konkretne umiejętności, tam jest nam pokazywana pewna ścieżka kariery, tak? A więc tutaj nie ma aż tak pracy ze sobą i w sobie, tylko bardziej jest to takie zewnątrzsterowne, tak? A więc
coś, co jeśli zachowam się tak, a nie inaczej, no to dostanę konkretną odznakę. Jak zdobędę tą odznakę, no to będę mógł zdobyć kolejną, tak? Albo przejść szczebel wyżej, uczyć kolejnych uczestników. Natomiast tutaj nie ma tego aspektu, czyli w projekcie FOLM nie ma tego aspektu. W projekcie FOLM jesteś ty jako uczestnik, to jest miejsce i czas, kiedy przyglądasz się sobie, swoim relacjom z innymi ludźmi, widzisz konsekwencje tych relacji i sam podejmujesz decyzję, w którym kierunku chcesz pójść dalej. Tutaj nie ma przygotowanej struktury. Tu jest bardziej heurystycznie. Super. Ale też mam wrażenie, pani Dorotko, że po prostu to się jakby, to jest zalążek, tylko budzi się ten proces poszukiwania, bo to... Tak. Myśląc nawet sama o sobie, ja cały czas jestem w tym procesie i nie wiem, czy kiedykolwiek go, jakby, czy to jest możliwość, żeby jakby go dokonać, czy to jest możliwość dokonania tego. Po prostu się to dzieje, bo i my się zmieniamy z każdym dniem. Mhm. Ale fajna sprawa. Powiedz, Moniko, zachęciłabyś, polecałabyś naszej młodzieży, bo my również, szanowni państwo, jesteśmy tutaj po to, żeby zachęcić naszą orzeską młodzież, młodzież z gminy Orzysz, do udziału w takiej wyprawie, do udziału w takim obozie, po wyprawę po siebie, jak to żeśmy nazwały tutaj. I powiedz, Moniko, polecałabyś? Bardzo. Sama teraz wychodzę 13 listopada, drugi raz. Jeszcze raz idziesz. Tak, i myślę, że pójdę kolejny raz. Bo już jako wolontariusz. Już. Tak? A kiedy teraz, najbliższa wyprawa, kiedy rusza? 13 listopada. 13 listopada. A teraz trzymamy kciuki za tych, którzy wyszli w sobotę. Są w lesie, wracają w piątek. W tym roku planujemy jeszcze dwie wyprawy. I w kolejnym roku zaczynamy w okolicach marca i tak do września. I to będą lasy tutaj w okolicach Orzysza? Z trasami w tej chwili mamy opracowane dwie trasy. Jedna trasa to jest w okolicach Łańska, a więc jesteśmy blisko Olsztyna i tu jest, wędrujemy po gminie Stawiguda i jesteśmy pomiędzy jeziorem Pluszny a jeziorem Łańsk. Taka stacja nasza ostatnia to jest hotel w Łańsku. Natomiast druga trasa, którą mamy ustaloną, to jest tak zwana trasa Andersa, a więc tutaj zaczynamy w Guzowym Piecu i kończymy w Starych Jabłonkach i kończymy tutaj na hotelu Anders. Natomiast w tej chwili przygotowujemy trasę, zobaczymy jak ona zostanie domknięta, także tutaj trasę w tej części województwa, a więc w okolicach Orzysza bądź Starych Juch, tutaj jeszcze rozmowy z nadleśnictwami trwają. A, no tak, bo leśniczy musi się zgodzić na to. O, tak, tak, to tutaj są spełnione podczas tej wyprawy, są spełnione wszystkie warunki niezbędne z zapewnieniem bezpieczeństwa, a więc i plany ewakuacyjne. To już nie mówimy tylko o reżimie sanitarnym, który nas obowiązuje, ale mówimy także o ewakuacjach z lasu podczas burzy, podczas pożaru, podczas innych nietypowych rzeczy, które mogą się przydarzyć. Już paradoksalnie teraz las wydaje się bezpieczniejszym miejscem niż miasto. Tak, i chyba jest. A dobra dziewczyny, jeżeli kogoś zainteresowaliśmy tą rozmową, zainteresowałyśmy i ktoś chciałby skorzystać, chciałby wyruszyć w las z wami razem, to jak i gdzie może się zgłosić i gdzie szukać informacji? Mm-hmm. Ścieżek jest kilka. Jedna to jest taka, jeśli wejdziemy na stronę internetową projektu, a więc folmweb.com/pl i tam możemy znaleźć formularz, to jest strona projektu. Kolejny sposób to zapraszamy też na Facebooka Banku Żywności. Na Facebooku Banku Żywności mamy taką stronę, czy właściwie grupę Czas na Las, co nas kręci w projekcie FOLM i tam też można znaleźć do nas namiar. Tutaj lokalnie mamy Stowarzyszenie Stopa, które także działa, Wełku, tak, które także działa, funkcjonuje i razem z nami współpracuje. No i tak, to w ten sposób. Super, bardzo ciekawe. Gdybym miała troszkę więcej czasu, na pewno skorzystałabym z takiej możliwości wyjechania na tydzień w poszukiwaniu swoich różnych ukrytych, nie wiem, talentów, możliwości. Talentów, możliwości,
ale też dobrej zabawy, bo ja tak... Relacji. Relacji, tak, bo ja też bym bardzo chciała zwrócić uwagę na to, że... żeby nam nie wyszło tak strasznie melancholijnie i tak strasznie poważnie, bo nie, bo to jest projekt, który jest pełen radości, to jest projekt, który jest pełen śmiechu, pełen wygłupów, pełen naprawdę tak nietypowych sytuacji, które generalnie radośnie się kończą, prawda? No, tak samo tak jak wymyślanie historii przy ognisku. Każdy dokłada słowo do słowa i powstają historie po prostu, gdzie nigdzie się ich nie spotka. Wielu uczestników wraca z zakwasami na brzuchu od śmiechu i na policzkach, także to jest naprawdę, to jest projekt, który tej radości niesie naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I zmarszczki śmiechowe pewnie. O, jakie tak. Piękne. Super dziewczyny, bardzo dziękuję, bardzo mi miło było was gościć. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy, zainteresowałyśmy naszą orzeską młodzież, ale nie tylko orzeską. Zapraszamy z całej Polski, prawda, tutaj do nas, do pani Dorota Czarzasta, moim gościem była pani Dorota Czarzasta-Warden oraz pani Monika Łukaszewicz. Dziękuję serdecznie dziewczyny, życzę wam powodzenia w dalszej działalności. Dziękujemy. Super. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Polskie Radio Orzesz.